ciemność. Dobrze. I wpatruj się w tą ciemność bardzo intensywnie. Za chwilę zobaczysz punkcik, światełko, szukaj tego punkciku w tej ciemności. Jak go zobaczysz, to mi powiedz. Cały czas proces wchodzenia w trans trwa. Nasi opiekunowie są z nami. Pomagają. I mów. Co widzisz? Pojawia się światło. Tak. Światło niebieskie. Tak. Ciemne niebieskie, raczej fioletowe. A teraz zmienia się barwa. Dobrze. Teraz ja policzę od 1 do 5 i znowu pojawi się światło, które miałaś w poprzedniej sesji, to złote światło z tym promieniującym, z tym centrum. Uwaga, od 1 do 5. Jak doliczę do 5, zobaczysz to złotawe światło. 1, 2, 3, 4, 5. Już. Teraz się wpatrujesz w to światło złotawe i czekamy na kontakt z Twoim opiekunem, który pojawi się tam, tak jak poprzednio. Zobaczysz tą twarz, zobaczysz ten obrazek i nastąpi później dalsze przybliżenie tego obrazu. I mów, co się dzieje, co widzisz, jak to się zmienia. Bardzo intensywnie mrugają mi oczy. Później? Oczy mi mrugają intensywnie. Dobrze, dobrze. Otwieram Twoje trzecie oko, pomagam. Ciepło czuję w tym miejscu. To w tej chwili to ciepło, no to jest o czym mówić się ważne, ale nie takie najważniejsze. Wpatruj się w to światło i mów, co tam się pojawia. Światło. Światło się pojawia. Spróbuj, wręcz zapragnij, ażeby popłynęła informacja od tego światła do Ciebie i przekaż nam tą informację. Ta informacja płynie. Rzecz polega na tym, żebyś otwarła się na tę informację. Nie musisz jej interpretować, tylko ją przekazywać w takim stanie, jak ona się pojawia. Co się dzieje? Zmieniające się światło. Ja zapytam tego światła, czy jest teraz wskazane, ażeby skorzystać z pomocy Gracjany i Daniela? Tak. Dobrze. Ciągle pogłębiasz swój trans. Ja teraz ich wprowadzę w trans. Oddechy. Pogłębione oddechy. Policzę od 1 do 5 i wejdziecie w odpowiednio głęboki trans. Uwaga, 1, 2, 3, 4, 5. Już jesteście w transie.
i prosimy Waszych opiekunów, Iwesiusa i opiekunów Daniela, też z naszej rodziny, ażeby nam pomogli przy Renacie wprowadzić ją w głębszy trans, otworzyć jej to trzecie oko, żeby mogła Was zobaczyć, nie tylko Was, ale swoich jakichś takich bardziej osobistych opiekunów. I teraz Gracjano, powiedz, co widzisz? Co ewentualnie Wesius przekazuje? Jestem tutaj, w Bolesławie. Tak. Widać, masz ciężkie zdarzenie z Renatą. No co poradzę, no trudno, takie rzeczy... Co zaufał ta kobieta? Tak. Ona się kąpie w świetle. No tak jak to ja robi radość. Tak jak poprzednio. Ale my chcemy oczywiście wejść dalej. Chodzi o to, żeby ona zobaczyła i nawiązała ten kontakt. Jeśli już nie może w tej chwili, na tym etapie jeszcze zobaczyć, to przynajmniej, żeby te przekazy, które płyną od Was, były dla niej jasne i zrozumiałe, żeby mogła je tak jakby przenieść dla nas, wypowiedzieć. Daniel, co Twoi mówią? Czekaj, bo chyba będą chcieli przemówić osobiście. Jeszcze moment. Tak. Witamy Cię, Bolesławie, i wszystkich tu też zabranych. Witam Was, tak. Jak zwykle pragniemy Was powitać w głębokim pokoju. Każda istota nosi taki pokój w swojej największej głębi i wskazane by było, aby Jelenata udała się tam do tego miejsca swojej istoty. Do tej groty? Aby udała się do swojego energetycznego centrum, do swojego energetycznego serca. Aby udała się tam nie myślami, lecz swoim oddechem i aby oddychała tym sercem. Pogłęb swoje oddechy z myślą i z wyobrażeniem, z wizualizacją, że ta energia płynie aż do Twojego centrum energetycznego w splocie słonecznym. Oddychaj intensywnie, ale nie przesadnie intensywnie, ale wyraźnie głębiej. I jak mówię, z tą wizualizacją, że ta energia płynie do Twojego centrum energetycznego i rozjaśnia coraz bardziej. No, czuję to pulsowanie, które czuła dzisiaj. Tak, czujesz to? Tak. Pulsujące ciepło. Dobrze. I bezgraniczny spokój. Dobrze, dobrze. A Ty, Danielu, spróbuj też głośniej mówić, bo... Dobrze. Odczuwaj to pulsowanie, z którym masz bezpośredni kontakt i wiedz, że nikt ani nic nie może stanąć na drodze pomiędzy Tobą a odczuciem bezpośrednim tego pulsowania. Jest to połączenie, które jest bezpieczne, nieskończone i wieczne. Dociera to do Ciebie, co on mówi? Tak. Przyjmuj to za prawdę, najprawdziwszą prawdę. Czy ktoś z Was widzi jakieś przeszkody, jakieś zasłony, jakieś blokady, które by należało w tej chwili rozpuścić, odsunąć? Czy to nie jest w tej chwili potrzebne? Blokada istnieje, profesorze. Tak. Czy to jest blokada wynikająca z złej woli jakichś bytów? Chodzi o informację, trzeba przekazać. Aha, komuś po prostu zależy na tym, żeby ta informacja nie wypłynęła, tak? Tak jak mówisz. Więc ja wspólnie z nami tutaj wszystkimi prosimy najwyższe istoty, które w tej chwili zechcą nam pomóc, ażeby pomogły nam odsunąć te blokady,
żeby one nie rzutowały na przekaz, który ewentualnie Renata ma do przekazania od Was. I czekamy na efekty. Ja w dalszym ciągu przesyłam energię Renacie, a Wy również wspierajcie ten proces. Bądźcie swoimi duchami tutaj i też wspomagajcie ten proces odsuwania blokad, rozpuszczania. Renata, mów, co tam się dzieje? Co Ty widzisz? Jasność. Dobrze. A czy jakieś informacje napływają? Wydaje mi się, że blokady będą usunięte. Teraz? Tak. Dobrze. To oczywiście jest proces, jak zwykle. To wymaga czasu. Niech te blokady się rozpuszczają. Ja w dalszym ciągu jestem kanałem, przez który przepływa ta energia rozpuszczająca te blokady. Wszyscy tutaj obecni uczestniczą w tym procesie. Pojawili się goście? Tak. Opisz ich? Nie widzę, ale wiem, że są. To widocznie jeszcze proces trwa. Twoje oko trzecie się otwiera coraz szerzej, coraz wyraźniej. Będziesz widzieć, nie wiem jak to długo jeszcze potrwa, ale to jest proces, który na pewno przebiega i trwa i doprowadzi do otwarcia tego kanału. A w tej chwili proszę o przekaz. Bez konieczności widzenia Was, ale jeśli będzie możliwość taka, to oczywiście jak najbardziej prosimy, żeby to nastąpiło, bo to wzmacnia tak jakby siłę tego przekazu. Co? Jakiego typu przeszkody? Proszę Daniela, tak, żeby pomogli w pośrednictwie. Żeby przez nich przemawiali Twoi tego? Tak, bardzo proszę. No dobrze. No Ty oczywiście będziesz coraz lepiej widzieć to, co oni będą przekazywać i w pewnym momencie to jakby się włączysz w cały ten proces. Ja tu taką sugestię dostaję od pewnego czasu. Tak. Tylko nie wiem, co na to Wesius powie. Głośniej, proszę. Nie wiem, co na to Wesius powie, ale dostałem informację, że powinniśmy Renatę umieścić w energetycznej tubie. Ja powinienem być u nóg Renaty, ponieważ reprezentuje połączenie z Ziemią, a Gracja na u głowy, ponieważ reprezentuje połączenie z kosmosem. I tak jakby powinniśmy ją takim kokonem otulić, który... Rozumiem. Najlepiej Wam i najwygodniej będzie, jeśli będziecie na siedząco w tych miejscach, tak? Przygotuj tak. Jakieś jedzenie tu. Oj, oczywiście, Wesius i Gracja na to zabrała. No, co na to, Wesius? Zgadzam się do samą, chciałam powiedzieć. Mhm, dobrze. Tam dla Daniela, a tutaj dla Gracjany. Daniel jest uziemiający, a Gracjana jest tego. Teraz policzaj od 1 do 3, idziecie średnio z transu i przejdziecie bezpiecznie na swoje wyznaczone miejsca. 1, 2, 3 i przechodzicie na swoje miejsce, proszę. Bliżej sobie tu się, żeby ci było wygodnie jakoś. Dobrze będzie? Dobrze, ty trzymasz tego, a ty możesz jej na głowie trzymać. Tak?
Tak. I teraz w tej pozycji przekazujcie to, co opiekunowie Renaty mają do przekazania. Wy jesteście tylko tubami, które przekazują te informacje. To jest całe powiązanie. Renata, wy, tamta strona. I ty, Bolesławie. No i ja. Dobrze, zacznij ty. Mów, co się dzieje. Daniel odprowadza tą energię, która przepływa do ziemi. A ty mów, co tam leci z góry. Dwie młode istoty. Tak. Stoją. Odgrywają główną rolę. Tak. Jako pośrednicy duchowi Renaty. Dobrze. Mają jasne włosy. Tak. Białe włosy. Są w szatach. Wyciągają ręce. Tak. Ale nie o pomoc. Tylko wysyłają energię dla Renaty. Dobrze. Mają obydwie. Obydwie mają jakby takie kryształowe wianuszki na głowach. Tak jakby to się mieni. To jest pewno symbol czegoś, tylko że jeszcze nie wiem, niech powiedzą. Czego to jest symbol, ten wianuszek z kryształów? Co on ma przekazywać? Co ma, jakie działanie ma? A stare się mówić. Są takie systemy ochronne. Aha. Takie znaki ochronne. Tak. Z tyłu stoją jeszcze postacie, ale tak. To wyglądają na męskie. I co robią tam te postacie? Są dużo wyższe od tych. Młodych kobiet. Tak. Ale z tą spokojnie. Które się przyglądają na ten proces wysyłania energii. Renato, ty jesteś już od dawna zablokowana. To nie jest to ostatnie, ten ostatni czas. Co się zdało po zdarzeniu, po przeżyciu? Ty wiesz. No to opowiedz to zdarzenie, to będzie Renata terapia. Teraz powie. Ona o tym już jest otwarta, ona śmierć to wie. Śmierć mojego męża. Aha. Tak. I opowiedz o tym zdarzeniu, jak to odbierałaś i jak to... Umarł na moich rękach. Spokojnie. Wiedz, jest że jesteś bezpieczna, całkowicie bezpieczna i to, co w tej chwili widzisz, to już było, minęło. W żaden sposób nie rzutuje na czas obecny. To jest proces oczyszczający, który oczyści cię z tej traumy, ale to trzeba przeżyć. To trzeba po prostu, żeby... Moment. Tak? Peter, proszę, weź mi stołek. Mi. Niewygodnie. Przeszkadza mi właśnie. Teraz jest dobrze. Dziękuję. A pod kolana coś potrzebujesz? Nie. No dobrze. Mów, Renato. Teraz możesz. Otwórz. Wszystko, co ci ciąży, jest przeze mnie odprowadzone. Głośniej, Brzeże. Wszystko, co ci ciąży, Renato, jest przeze mnie do ziemi odprowadzone. Jesteś absolutnie bezpieczna. Tak, bardzo dobrze. Wydawało mi się, że moje życie się tutaj skończyło. Ale teraz już wiesz, że się nie skończyło. To było bardzo przykre doświadczenie, które na pewno było potrzebne w twoim życiu. Miało się na coś uodpornić, czegoś miałeś doświadczyć, żeby po prostu się podkręcić energetycznie. I teraz wiesz, że to zadziałało i powiedz nam tu wszystkim, jak to w tej chwili z obecnej perspektywy odbierasz tamto przykre kiedyś zdarzenie?
mam zobowiązanie powiedzieć jemu, że mu wybaczę. Miałaś do niego żal? Tak. Oj, to tu jest cały pies pogrzebany. I teraz? Żal, bo go kochałam. Tak. Zwróć się teraz do swojego męża. On jest tutaj między nami. I wytłumacz, poproś go również o to, żeby on tobie wybaczył. Czy jest gotowy na to, ażeby ci wybaczył twoje ewentualne jakieś tam rzeczy, które zawiniłaś, świadomie czy nieświadomie? I co on odpowiada? Że on mnie prosi, żebym ja go wybaczyła. No i bardzo dobrze, i na tym to polega. Ty wybaczasz jemu, on wybacza tobie, automatycznie ty wybaczasz sobie i on wybacza sobie. I cały ten proces w tej chwili was obydwoje oczyszcza, całkowicie rozjaśnia wasze dusze. Jest jeszcze jedna rzecz ważna. Ja chcę powiedzieć, że cały czas wiedziałam, że jest przy mnie. Tak. I że pomaga mi wybrnąć z problemów, jaki mnie wprowadził. Jeśli szczerze mu wybaczasz, to na pewno w tej chwili następuje proces oczyszczania i nie będzie w sposób szkodliwy działał na twoją psychikę i w ogóle na twoje życie. Od tej chwili będziesz żyła tak jakby innym życiem, całkowicie wolna od tej traumy, która kiedyś zaistniała. Czujesz się wolnym człowiekiem, tak? Tak. Dobrze. Teraz zwracam się do Gracjanny. Celem naszego tutaj spotkania tego wieczornego jest inny ten cel. Czy jest teraz odpowiedni moment, żeby przystąpić do tych spraw, powiedzmy, stosunków naszych ziemskich z kosmitami? Takimi, tak, to była ta mgła, ta przeszkoda. Tak. Która była na samym początku. Renata w tej chwili jest już poza tym. Jest otwarta i teraz jeszcze raz sama musi wejść w to światło i z tego światła zobaczy tą grupę opiekunów. Teraz będziesz wyraźnie widziała Renatę, bo oni tu są. A ty opowiadaj, co się dzieje. Tak. Dużo światła. Zobacz te dwie kobiety. One są z przodu. One już mają kontakt z tobą. Odbierz je. Są świetliste postaci. Tak. Tak. To przywitaj się z nimi, wyraź swoją wdzięczność za to, że są, że się tobą opiekują, że ci pomagają. Jestem bardzo wdzięczny. Tak. Dziękuję serdecznie. Mhm. Co one na to? Mówią? Świecą. Głośniej? Świecą radośnie, świecą. Rozumiem. A te dwie postacie z tyłu, te wysokie, czy cokolwiek w tej chwili przekazują, czy są tylko obserwatorami? Obserwują. Tylko obserwatorami. Czy to jest jakby inna grupa, inna rodzina? Ta sama. Ta sama, ta tylko. Sama. To jaką rolę pełnią w tej obecnej sytuacji? Właśnie stada rodzinna. Czy zechcą coś powiedzieć, przekazać ze swojej strony? Że proces przebiega prawidłowo. Jakie są rokowania? Jak przewidują? Jak to się zakończy? Ten proces cały. On już się zakończy. On się już zakończył.
Czy jej trzecie oko zostało tak jakby otwarte na stałe? Tak, zgodnie z jej życzeniem. Świetnie. Świetnie. I to za to dziękujemy. Ma coś do przekazania jeszcze Wesjusz, czy ktoś inny, który chce zabrać głos w tej sprawie z przyjaznych nam duchów? Wesjusz stoi z boku, się przygląda, jest zadowolony. Znaczy się, że już wszystko zostało pokonane, tak. Ale całkowicie. Już nie ma żadnych przeszkód. Mhm. Można kontynuować dalej w Bolesławie. Tak. I teraz reszta jest w Twoich rękach. Dobrze, czy pomoc Twoja i Daniela jest jeszcze wskazana przez cały czas? W tym momencie już nie. Już nie. To dziękuję Wam, Tobie Graciano i Danielowi. Wracajcie bezpiecznie na swoje miejsce. Renato? Tak. Przekazuj. Pozdrawiam Cię. Wy pozostańcie jeszcze w transie, w takim powiedzmy półtransie, żeby wasza świadomość ziemska była, rejestrowała wszystko, żeby później nie trzeba było wam przypominać, jak jest za głęboki trans, to jest później ciężko tego. W każdym razie jesteście w transie i uczestniczycie w dalszym ciągu w tym tego. Teraz zwracam się do Renaty. Renato, ty miewałaś, miewasz, odczuwasz kontakty z istotami z kosmosu. Prawdopodobnie to są, według mojej przypuszczeń, intuicji, to są istoty czwarto, piąto, szóstogęstościowe. I teraz proszę przedstawicieli tych istot z wyższej półki o przekaz na temat Renaty i jej roli Renaty w tym procesie, który teraz następuje na Ziemi, w tym procesie przemian. I słucham. Jedna z ważniejszych ról, jaką ma do głośniej? Jest to jedna z ważniejszych ról, jaką ma do spełnienia. Tak. I dalej proszę kontynuować. Na czym ewentualnie ta rola polega? Jakie są wskazówki, rady, bo nie zalecenia, ale jakieś nakierunkowanie na konkretne sprawy dla Renaty? Szerzenie wiary, że my jesteśmy. Tak. Informowanie. Tak. Że można z nami komunikować. Mhm. Mamy dobre zamiary. Tak. Chcemy pomagać ziemianom. Tak. Chcemy pomóc uchronić ich od niebezpieczeństw. O jakich niebezpieczeństwach mówicie? Co ewentualnie nam, ziemianom, może grozić? Prywata interesów poszczególnych państw, to są przyczyny, przedstawicieli. Tak, tak. Pilczenie się z człowiekiem, z istotą. Tak. Pęd za materialnymi zyskami. Bez względu na konsekwencje. Dobrze, a ty staraj się mówić głośniej, bo to bardzo cicho mówisz. I ja bym prosił, ja nie wiem, czy to jest możliwe i wskazane, niemniej my ludzie jesteśmy ciekawscy, nas interesują takie sprawy bardziej szczegółowe,
z naszego punktu widzenia ciekawe, choć może z waszego punktu widzenia niezbyt istotne. Niemniej prosiłbym o wyjaśnienia, parę słów na temat tych kontaktów od strony technicznej, na kontaktów ludzi jako gatunku z wami, kosmitami. Na czym polegają, dlaczego jest ta trudność nawiązania kontaktu bardziej takiego bezpośredniego i jakie są perspektywy, żeby to nastąpił, ten kontakt, w sposób taki namacalny, udowadnialny, w sposób praktyczny. Jak to przedstawicie, to zagadnienie? Dla nas ludzi ważne, ciekawe, no nie wiem, jak wy na to patrzycie. Jest to możliwe i to przyjdzie. I teraz zadam pytanie, które ciągle zadaję i na które nigdy nie ma szczegółowej odpowiedzi. Kiedy to nastąpi? Często dostaję odpowiedź, że to zależy nastąpi... Zależy od nas. Właśnie, nastąpi to wtedy, kiedy ludzie dorosną, tak? Tak. Tak. A to ja teraz podchwytliwie zapytam, kiedy ludzie dorosną? Tak. Wiedziałam. Właśnie dlatego spotykamy się tutaj, tak, żeby udowodnić, że jest kontakt możliwy, że my jesteśmy zainteresowani pomocą, nie jesteśmy niebezpieczni, że chcemy z wami przechodzić przez ten trudny okres. Tak, to się powtarzają te przekazy tego typu, ale mi chodzi o konkrety. Ja wiem, że mogę się nie dowiedzieć, bo z jakichś powodów dla mnie niejasnych nie mogę tego wiedzieć. Istoty ludzkie są nieobliczalne. No to wiem. Czyli to jest pewnego rodzaju pat. Nie ma wyjścia. Jest wyjście. Trzeba o tym mówić. Tak. Trzeba uświadamiać. Trzeba przygotowywać. Szczególnie najpierw w gronie najbliższych osób, tak, udowadniać im poprzez kontakty naszymi środkami technicznymi, co? Zmieniać świadomość, pokazać fałszerstwo i obłudę, zakłamanie, które spowodowało, że ludzie istoty wierzą w to wszystko, co z gruntu jest nieprawdą i fałszem. Co? Wiecie, że czuję większość ludzi pewnego rodzaju niedosyt. Ja to wszystko rozumiem, ja to wszystko wiem, co w tej chwili mówicie. I szanuję to, ale my bardzo pragniemy, oczekujemy tak jakby namacalnych dowodów na te kontakty, które niektórzy ludzie już mają, ale materialnych, twardych dowodów na to nie ma. I to jest dowód na to właśnie przy tobie też, Bolesławie. Tak. Że jak nie namacasz, to nie uwierzysz. No tak to jest. Taką mamy naturę na ludzie. A na tym właśnie ma rzecz polegać, że macie uwierzyć w to, że my jesteśmy dobrzy i nie chcemy krzywdzić, w to, że my wiemy więcej, czym grozi dalszy rozwój takich sytuacji, jakie teraz są, w to, że powinien zwyciężyć rozsądek. Tak, to jest, to wszystko się zgadza z moim wyobrażeniem o tych sprawach. Ale teraz zwracam się do Daniela jako człowieka. Jako człowieka. Jakie ty masz pytania w tej materii? Co byś się chciał dowiedzieć? Co byś chciał poczuć, Danielu, właśnie w tym temacie? Wyraź te swoje pragnienia głośno i wyraźnie, żeby się nam to nagrało. On chce się spotkać. Daniel się chce spotkać? Tak. A kto by nie chciał? Ja też chcę. No i co z tego, że chcę? Mów, Danielu. Głośniej? Mów, Danielu.
Mów, Daniel. To znaczy miałem pytanie zadać, tak? Tak, no bo masz pragnienie się spotkać z nimi i może na ten temat zadaj pytanie. Ja chciałbym się zapytać, czy my jako grupa, którzy tak. się tutaj zebraliśmy, tak. czy powinniśmy dążyć w jakiś ukierunkowany sposób, jeżeli chodzi o docieranie do ludzi, czyli walczyć z nimi na poziomie rozumu, czy łamać schematy w umysłach, czy też docierać bezpośrednio do serca, albowiem tych dróg jest wiele. Co dla nas byłoby optymalne i w czym jako grupa mamy największą siłę, ażeby móc krzewić informacje na temat tych kontaktów? Danielu, przecież ty wiesz dobrze, że przewód przez siłowe wprowadzanie jakiejś wiary nie jest niczym dobrym. Należy przekonywać i nagłaśniać. I nagłaśniać. Dobrze, może Racjana coś powie na ten temat, od siebie, jako człowieka, na ten temat. Bolesławie, zanim Gracjana zada pytanie. Tak. Ja Wezius. Tak. Zadam tobie. Tak. Ty chcesz być przekonany, bo nie dotkniesz i nie zobaczysz. Widzisz mnie w tej chwili. Odpowiedz. Nie. Ale wiem, że jesteś. To jest to samo, Bolesławie. Teraz oddaję tobie z powrotem Gracjanę. No, dobrze. Co było? I czy masz jakieś pytanie, czy wyjaśnienie na temat właśnie formy przekazywania tej wiedzy i rozszerzania świadomości? Najpierw, powiedzmy, w tym zawężonym gronie, jak wychodzić dalej z tą informacją, żeby zyskiwać coraz więcej świadomych ludzi. Dobrze, to ja mam bezpośrednio pytanie. Tak. Renato, do twoich opiekunów duchowych. Tak. Do kontaktowców. Tak. To, co, co ja widzę, to, co ja nagrywam, tak. fotografuję, nie tylko ja, też moi gości. I ja tego nie sprzedaję, ja to daję dla publiczności, żeby zobaczyli, czy to jest prawdziwe. Odpowiedz, proszę. Renato, co ty na to? Co twoi opiekunowie, nie ty? Goście zobaczą, że to jest prawdziwe. Goście uwierzą. Czyli po prostu ciągnąć temat dalej, tak? Nic specjalnie nie zmieniać, no bo cóż tu zmieniać, tylko nagłaśniać, zapraszać i pokazywać ludziom, bez jakiejś nachalnej propagandy. Tak. Docierać do ludzi. Co? Jesteście rozsiani i to ma dobre i złe strony, złe. Ponieważ działacie samotnie. Narażeni jesteście też na... Tak mi to w waszym języku powiedzieć. Na docinki. Tak, na kpiny, na docinki. Bez względu na te zdarzenia, waszym zadaniem jest kontynuowanie prawdy. Prawdy, która ma służyć istotom ludzkim. Tak, my jesteśmy uodpornieni na te wszelkie, powiedzmy, jakieś tam niedocenianie i tego. Nam tu akurat, tu obecnym, to nie trzeba tego tłumaczyć, my o tym wiemy, ale jest wiele ludzi, którzy coś niecoś słyszeli, coś nie, coś tam dopuszczają do siebie. I zaczynają odkrywać, że świat jest inny.
No. I o to chodzi. O to chodzi. O to chodzi, ale teraz sprawa, rozmawialiśmy przedtem, że teraz wieczorem, nocą, na naszą prośbę... My już jesteśmy tutaj. Dobrze, tylko chodzi teraz o to, żeby to utrwalić na jakimś nośniku, najlepiej przez kamerę, że... Ale to w sposób taki niebudzący najmniejszych wątpliwości. Oj, Bolesławie, Bolesławie. Ale ty jesteś upierdliwy, tak? Chciałeś nie, powiedzieć? Ty i tak nie wierzysz. Ja... To nie jest istotne, czy ja wierzę. A co ci dzisiaj pokazywała Renata? To faktycznie nie wierzę, tak. Pokazywała, że jej... Na aparacie fotograficznym też nie? No przecież to jest fotografia, którą można zmanipulować, ale ja nie twierdzę, że to jest zmanipulowane. Tylko, że nie da się tego... Jak wy wśród siebie zarzuty takie stawiacie? Ja nie stawiam zarzutów. Ja tylko mówię, że to nie jest dowód, który się sam w sobie broni. To jest tylko interpretacja niektórych ludzi. Ale to tego się nie da. Jest zdecydowana większość... Sam kształt, jaki do was posłałem, mówi o czymś. Dobra, powtórz ten kształt dzisiaj, a my spróbujemy to utrwalić na... Znowuż nas testujesz. Chłop swoje, baba swoje. Bo ty musisz się nauczyć wierzyć też. Wiele razy w twoim życiu byłeś sparzony. O, i dlatego nie ufasz. O, to nie do końca prawda. Mogę ja dać słowo? Tak, proszę. Momencik. To nie idzie tylko o nas. To idzie o tych ludzi, to oglądają. I my. No właśnie, dla nich to chcę tego. Takie uderzenie obuchem w łeb, żeby to ludzie zobaczyli. Nie, żeby to zrozumieli i by... Zobaczyli, przez to bardziej zrozumieją i tego. To znaczy się... Lądujcie, przyjaciele. O, konkretnie powiedziane. Na moim placu tenisowym. Mamy basen, mamy minigolf. Tylko uważajcie na te nasze zwierzątka, żeby się krzywda nie stała. No to tak. I wtedy może się stać. No jest to nie pod każdym względem bezpieczne dla obydwu stron. A możesz to wytłumaczyć, bo ja to niby... My jesteśmy też zagrożeni. Wiem, ludzie bywają wredni, ale to przez swoją nieświadomość. Jakby byli świadomi, to by nie byli wredni. Jeśli świadomość podniosła, to prosimy o pomoc, żebyście jakoś uczestniczyli w tym, żeby... Dlatego was tu ściągnęliśmy. Jesteście grupą, która... Dostała ogromne zadanie uwidaczniania błędów, nierzetelności, bez stawiania zarzutów, oparte na podstawie faktów. Ciężka praca czeka was. Tak, tylko że to jest ciągle. Ja jestem, staję się upierdliwy i tego, jeśli raz była zrobione zdjęcie tego obiektu w tym kształcie, o którym mówimy, to jaka jest trudność z waszej strony, żeby to dzisiaj powtórzyć? Bo to był przekaz dla Renaty. A co stoi na przeszkodzie, żeby to się stał przekazem dla naszej grupy? Myśmy pomagali zmieniać kod genetyczny. To przestanę się upierać przy tym obiekcie i przy tym obrazku, który tam jest utrwalony. Może inny przypadek, ale żeby to można było dzisiaj zarejestrować. Próbuj. Próbuj. Jak to mówił Jezus? Proście, a otrzymacie. Próbujcie, aż się wam uda, tak? Jezus. A propos, jeśli Jezus chce, może w tej chwili się zjawić.
i powiedzi ze swojej strony. Patrzy na bieg tej chwili. No dobrze, miałaś tę wizję Jezusa, przywołaj ją w tej chwili i masz okazję wprost zapytać Jezusa, on ci odpowie. Jeśli pytanie będzie sensowne i tego, zapytaj o cokolwiek chcesz, byle to było sensowne i powtórz nam, co nam Jezus mówi. Tobie co mówi. Zapytałam się już. No i? Zapytałam się, czy dobrze odebrałam, że negatywnie ocenił moją decyzję życiową. On negatywnie nie osądza na miłość boską. A jednak zwrócił mi, pokazując się, zwrócił mi uwagę, że idę w nieprawidłowym kierunku. A no to była nauczka, to nie było negatywna uwaga, to było ukierunkowanie, to było dobre dla ciebie. No wiesz, jednak przeszkadzasz trochę. Mówię do kota. Jezus przeszkadza? Nie, kot tutaj skacze. Oj, Jezusowi się rzadko zdarza żartować. Nie zdarza. No miałem parę razy takie bardzo fajne, takie luźne spotkania, rozmowy z nim. A przy okazji oczywiście witam cię. Witam. Może dla mnie coś osobistego przekażesz, ale oczywiście przy świadkach, bo to nie ma żadnych tajemnic, ale tak, sprawy dotyczącej mnie, czy jest coś do przekazania, co by było dla mnie budujące bardziej? Znowuż próbujesz wyciągnąć pochwały. Nie bawisz, baw się w sajbawę. Ty robisz to, co powinno się robić. To jest twoje zadanie. I ty już to odkryłeś? No kiedyś mi poleciłeś, no powiedzmy, że poleciłeś, żebym podlewał te twoje roślinki. No i robię to, na ile potrafię, to robię. Pomagasz ludziom wybrnąć z ich problemów? No, czasami. Często zdrowotnych? Czasami się udaje. Z waszą pomocą przede wszystkim. Ktoś musi pośredniczyć. No tak. No tak. Niby wszystko wiem. Wdzięczny jestem za takie namacalne przypomnienie mi. Nie trzeba było przypominać, tylko tak jakby umacniać w tej sprawie. Czy jeszcze coś powiesz? Że cieszę się, że jesteście tutaj. Mhm. Tak, tu jeszcze obecny wśród nas jeden człowiek też pragnie zadać ci pytania i teraz mów głośno i wyraźnie, zwracaj się do Jezusa. No, witam. Głośniej. Witam. Co mam opowiadaj? Bardzo ważne pytanie. To jest pytanie, co będzie interesował bardzo dużą część ludzkości. Tak. Ile prawdy jest w Biblii opisana? Tyle, ile człowiek potrafi zapisać. Dla każdego jest inna wartość tej Biblii. Nie, tylko idzie, czy są prawdy, tylko są to wszystko wymyślone przez ludzkość. Wszystkie prawdy są dopasowywane do ludzkości. Do poziomu konkretnego człowieka. Idea przekazana w Biblii, szczególnie w Nowym Testamencie, jest jako idea całkowicie zgodna, boska i tak dalej. Natomiast niektóre interpretacje no, są ludzkie. Na poziomie ludzkie. Interpretacji ludzkie. Poszczególnych ludzi. Tylko mi idzie o ten temat, ile prawda jest w Biblii. Nie? Bo wiemy, mówisz o Starym Testamencie, o historii narodu żydowskiego? O to pytasz? No to nie będę się wymądrzał w tej chwili, tylko słucham, co powie na to Jezus. To jest taka sama prawda, jak i wszystkie inne, które w życiu się twoim zdarzyły. Rozumiesz? Patrząc na sytuację, która zwróciła twoją uwagę, inaczej wpłynęła na twoje odczucia mocno, ty dajesz jakąś interpretację. Natomiast każda osoba wokół ciebie odbiera to inaczej. I ktoś, kto spisuje takie dokumenty w postaci Biblii,
czy Starego, czy Nowego Testamentu, poprawianego wielokrotnie, ten ktoś to podaje swoją interpretację. I nigdy nie jesteście już w stanie dotrzeć do źródła, a my uważamy, że wybawicie się historią, zamiast patrzeć na przyszłość. I nikt tego nie będzie już korygował. Interpretacja zostanie dla interpretacji. Czy w jakimś stopniu cię to zadowala, ta odpowiedź, czy chcesz jeszcze dalej? Ciągnij temat, no, masz okazję. Mogę jeszcze dalej ciągnąć. To jest głośniej. To jest ważny temat, nie tylko dla mnie, tylko dla dużo z naszych widzów. No, dla widzów może tak, dla mnie to nie temat, ponieważ ja to mam przegryzione. Ale na wszystkie strony. Każdy pyta, te pytania zawsze się powtarzają dla nas. Tak samo ważne, na jakim celu byłeś na tej ziemi? Religia coś innego mówi, ja chcę od niego słyszeć. Prawdę. Dobrze. To proszę. Na jakim celu byłeś naprawdę na tej ziemi? Byłem jednym z kolejnych Mesjaszów. Za zadanie miałem rozpowszechnianie wieści od mojego ojca. Wypełniałem jego zadanie. Zjawiłem się na takiej samej zasadzie, jak twoje dzieci u ciebie. Czy jego dzieci również mają jakieś zadanie? Każdy ma zadanie. I jego dzieci też. I Gracjany dzieci też. Myślę o dziewczętach. Myślę o Stefanie. Co? Chciałabym zadać pytanie. No. Nasz przyjacielu, do ciebie Jezus, zwracam się teraz jak Gracjana. Ty mówisz o naszych dzieciach. To ja zadam tobie pytanie osobiste. Czy ty miałeś przyjemność być także ziemskim ojcem? Przyjemności można różnie tłumaczyć. Ojcem nie zostałem. Dziękuję za odpowiedź. Co? Dziękuję za odpowiedź. Atmosfera stała się z lekka ciężkawa. Jeśli chcesz jeszcze coś powiedzieć Jezu, to proszę, a jeśli nie, to podziękuję. Pozdrawiam was serdecznie. My również pozdrawiam. Życzę siły, wytrwałości. Ufajcie sobie. Wspomagajcie się. Ja osobiście przyjmuję i to jest dla mnie oczywiste, jasne. I każdy z was w własnym sercu przyjmie z tego przekazu tylko tyle, ile na tym etapie jest w stanie. Jeszcze mam ostatnie pytanie, proszę. No, żeby to skończyć. Głośniej. No. Czy masz jakiś przekaz dla nas? Na tą chwilę. Wy idziecie w dobrym kierunku i macie służyć tym, którzy jeszcze nie podążają za wami. To jest wasze główne zadanie. Ja też sobie pozwolę na pytanie na koniec, jeżeli mogę. Proszę, Daniel. Czy mamy kochać swoich bliźnich tak jak kocha ich Stefan, jak kocha ich Mija? Czy takim sercem mamy właśnie kochać wszystko, co istnieje dookoła nas? Kochać każdy musi na swój sposób. Oni tylko w taki sposób potrafią. Są czyści. Wy jesteście troszkę zmęczeni sytuacjami życiowymi. Dlatego tej czystości nie posiadacie.
Należy być dobrym. Należy być uczynnym, pomagać. Należy dobro istoty naprzeciwko stawiać ponad swoje wartości. I jeszcze ja bym może dodała od siebie pytanie, czy te potrzeby naszego pragnienia zaspokajania głodu, chodzi o potrawy, czy musimy koniecznie zgadzać się z różnymi sprzecznościami w kwestii jedzenia, czy dla każdego jest to dozwolone? Różnorodność, jaką posiadamy tutaj na ziemi, czy to jest... Pytasz o jedzenie mięsa, tak? O mięsa, no, konkretnie ryby, trzeba zapytać. O wszystko, tak. Czy jest to człowiekowi przyzwolone? Gracjan, przecież ryby też żyły. A my jadaliśmy ryby. Jezu, mówisz o twoim gronie tu na ziemi. Byłeś, tak? No właśnie, ja też daję ten przykład często. Także jedzenie mięsa nie szkodzi ciału. Nie szkodzi ciału, nie powinno się jeść za dużo, ale to z innego powodu, bo to też są istoty. Ale jeść można. One są dla nas, dla was. Znaczy się, to są dusze z innego poziomu. Tak. Nie z poziomu. Służące ludziom. Okay, ja może dodam z mojego punktu widzenia, że zabijanie z błahych powodów jest oczywiście grzechem, jest wredne. Natomiast zabijanie dla pożywienia, dla podtrzymania biologii własnego organizmu jest jak najbardziej właściwe. Co się dzieje? Jest już dobrze. A co to było? Coś przeszkadzało. No dobra. To dziękuję za tą odpowiedź, jaką właściwie czułaś? Ja mam w sobie, ale chciałam to osobiście od Ciebie usłyszeć. Dziękujemy za przekazy i informacje. Dziękujemy. Będziemy się cieszyć, jeżeli przy następnej okazji przyjdziesz i nas odwiedzisz i podzielisz się. Jeśli z będziemy mieli czyste serca, to na każdą prośbę się zjawi. Zgadza się bardzo. No. Ja oczywiście też dziękuję. Czy ktoś z obecnych ma jeszcze pytania na inne tematy? Czy kończymy? Wszyscy siedzą przestraszeni, nie bójcie się. Powtórz to proszę. Wszyscy siedzą tutaj przestraszeni. Nie bójcie się, jest to. Kto tutaj jest przestraszony? Wszyscy? Ja? Tak, ty też. Ale ktoś tego, nieprawda. Prawda, oszukujesz prawda. Ludzi. Prawda. A czego ja się boję? Boję kogo? Się przyszłości. Przyszłość. No to nie jest strach. To jest pewnego rodzaju takie... Niepokój. No powiedzmy, że tak. Jezus zawsze mnie nauczał, ufajcie, bez względu na to, co... Dlatego ci to przypomina. No i ja ufam. No ja ufam, ja jestem spokojny. Gracjana się też boi. Gracjana to w ogóle jest straszek. Nie. Daniel też cierpi. Daniel, no bo, to jeszcze całkiem inna historia. Może ja się nie boję o siebie, ale boję się na przykład ty o zwierzęta. Ty nie śmiej się, bo o tobie też powiem. Proszę? O tobie. Nie, to nie do ciebie było. Też mam swoje obawy. Nie, no ale to one... Życie mam siły, wytrzymałości. Życzę wam świadomości, dążenia do waszego celu, do dobrych celów. No, dziękujemy za te życzenia. Tak. Dziękujemy, że się dzielisz swoją miłość. Co jeszcze chcecie? Czy nasza, jeszcze takie pytanie ogólnikowe. Do kogo zwracasz? Do kogo to pytanie? No do Jezusa jeszcze? Do Jezusa jeszcze. No dobrze.
Czy nasza Matka Ziemia przeszła na jaki stopień, jak to się wyrazi? Stopień rozwoju, częstotliwość wyższa i tak dalej. Na jaką, w jaką wymiar? Myślisz o czwartym poziomie, piątym? Tak. Na jakim poziomie w tym nie momencie? Nie wszyscy są na tym poziomie, ale jesteśmy wyżej, Ziemia jest wyżej, jak była. Była na trzecim. Często omija czwarty, ale jest dalej w przeważającej mierze jeszcze do czwartej poziomu. Mhm. Okej, dziękuję. No, co tam? Co to jest konkretny czwarty? Właśnie. Co to jest konkretny? Przejściowy poziom pomiędzy piątym a trzecim. Rozwojowy poziom. Uświadamianie. To jest kwestia przyjętej nomenklatury, to tego się nie da tak. Odtąd dotąd to jest czwarte, a odtąd dotąd to jest piąte. Dlatego jest przejściowy. No to jest, to jest... Etap rozwoju, istot ludzkich. Świadomości. Jasne, jasne. Także każdy z nas tutaj chce, żeby nastąpił taki pokój ducha, radość, miłość, zgrupienie się, a nie rozdzielanie się. I dlatego jesteśmy tutaj po prostu, żeby to przekazywać, żeby ludzie zrozumieli. I żeby po prostu to się mówi o tym, że budzą się, że świadomość się otwiera. Niech każdy patrzy na to, jak chce, jak się wyraża, ale żeby to chodziło o to samo. Zostaną ludzie, którzy nigdy nie uwierzą, ale mogą takim zostać. Oni po prostu nie zbijają poziomu. O, jeszcze coś mam. Tu parę razy już powtarza to pytanie. Idzie o grudnia, o te 3 dni ciemnoty. Ciemności, które niby NASA już ostrzegła, już czy ostrzega ludzi, że nastąpi 6 czy 3 dni ciemności w grudniu, że to będzie wydarzenie związane ze Słońcem. Gdzie wyście to znowu słyszeli? Dobra. Wydarzenia ze Słońcem zdarzają się co parę lat. Regularnie. Zaćmienie trwa krótko, krócej lub dłużej. Na temat 3-dniowych ciemności w przyszłości w grudniu, czyli w głowach niektórych ludzi będzie ciemność. Nie jesteśmy w stanie wam powiedzieć nic, ponieważ to zależy tylko od was samych. Jakie zmiany spowodujecie? To jest znowuż mieszanie, wypuszczanie strachu, żeby ludzie cały czas się bali. O to mi idzie. Nie nastawiać ucha tym bzdurom. Prawda. Ufać, a jeśli już cokolwiek nastąpi nieprzyjemnego dla nas... Przecież to jest tylko ubranie. No o to chodzi. To i tak jest z korzyścią. W sumie gdzieś w ostatecznej konsekwencji to jest korzystne dla nas. Ja mam jeszcze informację pewną. Tak. Od moich przewodników, te wszystkie wydarzenia kosmiczne związane ze Słońcem i z Księżycem. Tak. One naturalnie, jeżeli zaistnieją, to mają pewien wpływ tutaj na Ziemię, ale to w jaki sposób jest to przedstawiane, to jest element kultu, element okultyzmu, kultu Słońca i starożytnych bóstw. Jeżeli nie będziemy brać udziału w ich grze i nie będziemy na to patrzeć tak, jak oni chcą, to będzie nam dużo łatwiej pójść do przodu. Oni przedstawiają to w taki sposób, aby wywoływać lęki, aby zasilać te stare bóstwa, które kiedyś tutaj na Ziemi panowały i musimy świadomie decydować, czy chcemy powrotu do tego, czy chcemy się z tego wyzwolić. Samo Słońce po prostu jest, natomiast ta forma, w jakiej to przedstawia
nauka, naukowcy, jest bardzo sprytnie przemyślana. To jest gra. I chcą do niej wciągnąć. Ale nie mamy obowiązku w tym brać udziału. Sam jestem ciekaw, co Jezus na to powie. Nie dlatego, żebym... No dobra, czekam na odpowiedź. By wszystko dojdzie się wciągać. No. Po prostu manipulować się pozwalacie sobą. Ja dostałam taką informację, po prostu ignorować. Ignorować znaczy się nie przejmować się tym, nie zastanawiać się nad tym, nie przemyślać. No tak, no po prostu nie węszyć wszędzie tych teorii spiskowych, nie patrzeć, o cholera, już idą, już nas trują i tego. To same pierdoły. Ciągle wam to tłumaczę, że to są pierdoły. Uświadomienie sobie tego, że świadomość, która się w nas manifestuje, pochodzi spoza tego świata, jest tutaj kluczowym elementem, cokolwiek by się nie działo. My jesteśmy stale z wami. Ja mam jeszcze pytanie do was, moi kosmiczni przyjaciele. Czy nie byłoby takiej możliwości, ażebyście się nam tutaj zamanifestowali, używając portalu w okolicznej górze, tak abyście nie musieli narażać się na działanie wojska, lecz po prostu przeniknąć tunelem czasoprzestrzennym, który czasami jest tutaj dostępny? To jest mowa o tej górze Elmango tutaj. Jest taka możliwość i zdarza nam się przebywać. Spróbujcie. Szukajcie, a będzie wam otworzone. Czy możecie podać nam konkretny, mniej więcej oda konkretny czas, żebyśmy mogli wspólnie radować się, was zobaczyć i uczestniczyć? Nasz czas jest inny. Podczas pobytu tutaj, was wszystkich. Wielokrotnie byliśmy już na Ziemi, wielokrotnie odwiedzaliśmy, wielokrotnie pokazywaliśmy, wielokrotnie braliśmy ludzi, wielokrotnie ich oddawaliśmy z powrotem. Także Renata miała przygody. A czy ja, Gracjana, byłam brana? Wielokrotnie byłaś brana. Nie tylko przy dwojga dzieciach, to byłaś wielokrotnie brana. Pokazywaliśmy ci wszechświat. Przypominaliśmy to. Wiem o tym i dziękuję za tę odpowiedź. No to ja ponowię propozycję, ponieważ tematy stały się trochę ciężkawe, jakby zakończyć na tym tą sesję, chyba że są jakieś jeszcze pilne uwagi, pytania, ważne w tej chwili. Mamy parę okazji. Mamy parę dni przed nami. Renata dzisiaj drugie podejście zrobiła. Ale widać, z jakimi efektami przy waszej pomocy. Niech sobie damy czas przygotować z nowymi pytaniami. To jest dowód na to, że musicie się trzymać razem. Co? No tak. Mogę cię zeżrać. To te migracje, oil. Powtórzę, nie zrozumiałem. Migracje, oil. Na te muchy? Tak. Słyszysz, Gracjana? Działa, tak. Aha, twój olejek tak działa, że muchy na nią lecą i żurują. Pokropić jak święconą wodą. Okay. Dobra, dziękuję wam wszystkim obecnym tutaj w tym
No, w tym dość ważnym z mojego punktu widzenia wydarzeniu polecam się na przyszłość, a tą sugestię, żeby się trzymać razem, no niewątpliwie z samą szczerością weźmiemy pod uwagę i w miarę możliwości. Jest to bardzo ważne. Najpiękniejsze to było, że po prostu stałaś się tym człowiekiem Renato, którym nie mogłaś być. A teraz jesteś. No, czyli to ta jest sesja najważniejszy punkt pojednania z mężem cię oczyściła, że jesteś to jakby na wyższych obrotach. Spotkanie. Oczywiście, jeśli on sobie życzy lub potrzebuje tej pomocy, to możemy go w tej chwili skierować do tego miejsca, gdzie na tym etapie jego rozwoju jest miejsce, czyli w kierunku światła, bliżej źródła. Jeśli chce, to wskazuje mu ten kierunek. Jakby to mówicie, ona była jego zorgą, obawą, zmartwieniem. No akurat nie znałem tego powiedzonka, no ale rozumiem, o co chodzi. Zorgą, zmartwieniem była jego. Dobra. Jeśli jeszcze jest gdzieś w pobliżu, no to się uściskajcie na pożegnanie. On odpływa w kierunku światła na wyższy poziom. I tak zostanie w pamięci cząstka jego życia. No na pewno, na pewno. No to dziękujemy. Teraz was wszystkich wybudzę. Równocześnie, jak zwykle, będę liczył od 1 do 5. Powiem 5. Wrócicie do pełnej świadomości. Wasze ciała będą funkcjonowały wzorcowo. Psychicznie, pomimo tego, że to była ciężkawa sesja, ciężkawa pod tym względem, no, rozumiemy się, będę liczył od 1 do 5. Powiem 5, otworzycie oczy. 1, 2. I wraca świadomość wam wszystkim. Wiecie, gdzie jesteście, wiecie, co się dzieje. 3. Wasze ciała są sprawne, zdrowe, silne, wypoczęte. Wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo. 4. Psychicznie jesteście zadowoleni. Odnieśliście korzyści dla psychiki, dla ducha, dla swojego rozwoju. I 5. Otwieracie oczy. Powyłączaj te maszyny. Witamy was na ziemi. A czemu taka mokra jestem? A popłakała się trochę, jak się jednałaś ze swoim ślubnym. Za chwilę muszę zmyć ręce, bo mam coś strasznie klejącego. Ty jak zwykle, ty masz po głębszej sesji, to masz takie zawsze, że... Po głębszej coś w ręce mi ściąga, muszę coś odprowadzić. Nie wiem co jeszcze, ale to nie jest istotne na ten moment. Wszystko to pójść do ziemi, ale to świadomie musisz tego, ze świadomością, że przekazujesz to do ziemi, do przeróbki.